rozpoczął uroczystą perdaty czastymi po relikwii świętego Jana Pawła II dla parafii Presbyterianek Marii Fatimskiej u Zimnej Wody. Pójdźmy razem z Maryją i Janem Pawłem II, aby jeszcze raz prosić o pokój dla Ukrainy. Wieczorem 13 maja, w 106. rocznicę rozpoczęcia objawień Matki Bożej w Fatimie i z okazji rozpoczęcia nabożeństw fatimskich w Zimnej Wodzie, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył mszy świętej wraz z proboszczem księdzem Janem Fafulą oraz księżmi parafii lwowskich i dekanatu grudyckiego. Na początku liturgii metropolita Mieczysław Mokrzycki uroczyście wniósł do kościoła relikwie świętego Jana Pawła II, który będzie od dziś szczególnym opiekunem lokalnej wspólnoty. Po mszy świętej wszyscy obecni odmówili różaniec do Najświętszej Maryi Panny, prosząc o dar pokoju dla Ukrainy, zakończenie wojny i zawarcie sprawiedliwego rozejmu. Na zakończenie odbyła się krótka procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej ulicami wsi Zimna Woda. Krokujemy po ważki dla nas. Беріть і їжте сього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.